Siema, jesteśmy teraz w klubie Protokultura na imprezie organizowanej przez Resort. Resort to jest taka ekipa takich ludków, którzy zajmują się organizacją koncertów, głównie w tematyce rapowej. Co się dzisiaj się wydarzy? Dzisiaj. Skorzystam z kompetencji jednego z prowadzących teraz ja. Co dzisiaj się wydarzy? Dzisiaj będzie grał koncert muzyczny Kukon. PKKSK. Chyba lubisz spać, chyba lubisz dupy dać, a to źle, a to źle, a to źle, a to źle. A przed nimi będzie Young DL na supporcie. To nie żaden mod, liczę czas jak rolać. Dzięki! Deos, Brausters i Dun zapraszają na spektakl. Tak wygląda backstage, proszę bardzo. Jest trochę plakatów tak naprawdę, które możecie znać. Póki co oni się tutaj rozkładają, więc nie będziemy im przeszkadzać. Pokażę wam klub. Polan też jest częścią Resortu. Najbardziej porąbany DJ po tej stronie Mississippi. A zrobimy taki bajer i zaczniemy testować mikrofony. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Raz, dwa, 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 dwa. Składamy do kopy te słowa. Składamy na bity te kwestie. DJ? Jej! Zabijaj, kupi! Zabijaj, gadamy, dodamy strzały, podane mediami. Rzucamy radami, radami, łatamy te same nazwane programy. Gadamy głowami, nad nami, my sami rzucamy dynamit słowami. Dostamy latami, telety nagrane, nawet z ziomami, tak. Zostawę na potem, tych płot, groty, zawody, tego ty mam dosyć, skrop, zakłody, te boty, na proty, wkładamy, nie gramy, zorę, czy nam co ty. Składam głowami, cerami, deramy, postawy, postawy, nagami, tyrami, to nami, którami, tyramy kłodami i gramy, rzucamy czarami. Podamy kładami, bo mamy to misję, latamy na fali, wkładamy, aby się stąpali, to mamy, podamy tę misję. Więcej zmartwień, ta. Uważaj jak nas, to nie łapiesz majka. Wyraz twarzy masz, jakbyś ściąga nie dotarła na czas. Czuję tą wyjątkowość, jestem z tobą. Metafory strofy, włam do głowy. Okazja czyni złodzieja, kradnę uwagę, siema. Będzie pan zadowolony, proszę czekać. Ludzie na jestem zły, mam w tym winę, bo niby to mniej prawdziwi mówią, gram rolę, biegnę na koniec, to ten sam korek, ale nie stanę. Run Forest, chcieli być mili i mówili mi, pokaż im teraz, więc fala nawala na padach, taniec combo, capoeira. No i troszkę zaczęło się kręcić, tutaj widzicie brameczki, tak jak mówiłem, na strefę VIP. I zaczynają się próby. 42, zaraz próbę będzie miał Kukon. Więc będzie się działo. A to jest główne wejście do Proto. Kręcę vloga przyrodniczego. O czym? O życiu raperach w ich naturalnym środowisku. Kukon i jego klan. Kukong klan. No kurwa, i to się nazywa. Nie są takie rzeczy kruchy, kurwa. Musisz powiedzieć, że to jest prawda czasu, prawda ekranu. I to się nazywa właśnie dobry klimat, nie? Kupujesz bluzę swojego rapera i możesz się z nim browarka napić. To jest wszystko limited, panowie. Tego nie będzie zaraz. Tutaj jeszcze powiem wam szczerze, że Dun jest bardzo hojny zazwyczaj i tak karmi swoich artystów. To jest dla artystów. Zobaczcie, jeszcze jest wódeczka. I tutaj ogólnie apel dla was, jeśli wydaje wam się, że go przekonacie tym, że się z nim napijecie wody czy coś takiego, żeby zagrać jakiś saporcik, to od razu wam mówię, że Duński nie pije, więc przegraliście na starcie. Ale na pewno idzie się jakoś dogadać, nie? Ale nigdy nie da to jest fasztą. Każdy z nas ty mamy z nami klasą. To oglądy są to zamki pyski być. Nigdy z nich puka wiele drzwi. I zawsze otwiera nam parę haska. Wszystkie czasy lepiej syn. No i oficjalnie jesteśmy już po próbie. Teraz DJ Polan będzie napierdalał. Co tam u ciebie i dlaczego spoko? Pozdrawiam Kukona, to jest najlepszy artysta w Polsce. Jeszcze będziecie kurwa o nim słyszeć. Czym się tu zajmujesz? Ja wszystko. Jestem kurwa każdy. A co najbardziej lubisz robić? Wszystko. Ja powiem idź, ty powiedzisz stop! Idź, stop! Idź, stop! Idź, stop! Idź, stop! Kiedy spadam na bity, to jest fala. Jest to, co znaczy alas, to, że masz wypierdalać. Albo nie, chyba lubisz spać, chyba lubisz dupy dać, a to źle.
a to źle, a to źle, a to źle. Chciałbym, żeby było lepiej, żebyś już przestała trwać. Mówię, żony nie szukam. W ogóle żony nie szukam. Było robić, szuka żony. A oto gumbas, gumbasy w naturalnym środowisku. Czym się zajmujesz, panie? Ja zajmuję się tym, żeby przywieźć KFC. Dzisiaj akurat, a tak to po prostu nie muszę. Jestem przykryty, bo to... Nie wiem, zdeło. Polecam. Bardzo zajebiste kurczaki. Myślisz, że spodobi, że tak mówię, czy taki nie wiem. 100% naturalny kurczak, tak? Może być.